Dopóki książę nie okaże się ich godzien. Niech zgadnę. Myszy spodobało się bycie królem. Ale gdzie jest książę Eryk? Nie obchodzi mnie to. Lepiej nam bez niego. Tu nie jest bezpiecznie. Poszukamy dla was lepszego schronienia. Armia mysiego króla. To rzeczy z naszej wioski. Spokojnie, nie szarp się, koni. Spokojnie. Tam są! Łapcie ich! Chodźcie, biegniemy do lasu. Chodźcie na górę! Wszystko w porządku? Tego nie jestem pewna. Cóż, kogo tu mamy? O, drewniany szpieg? Czy to nowa sztuczka mysiego króla? Mamy tu też porywaczkę. Nie, oni nam pomogli. Jeśli są w porządku, bez trudu odpowiedzą na parę pytań. Chodźcie, dzieci, Masza się wami zajmie. Powiedzcie nam, kim jesteście i co tu robicie? Ja jestem dziadkiem do orzechów. To jest Klara. Padliśmy ofiarą czarów mysiego króla. Tylko cukrowa księżniczka może pokonać mysiego króla. Cukrowa księżniczka? Nigdy nie słyszałem równie niedorzecznych historii. To prawda. Powiedział mi o tym książę Eryk. Ha! Książę Eryk! Przez niego mamy kłopoty. Gdyby nie ten nieodpowiedzialny młokos, mysi król nie rządziłby w tej krainie. Chyba źle go oceniasz. Źle? Mogę jeszcze gorzej. Był bezużyteczny, leniwy i nieodpowiedzialny. Majorze Miętówka, książę Eryk był moim przyjacielem. Kapitanie Cukierek, wiem co mówię, jestem twoim przełożonym. Wiązałem z nim wielkie nadzieje, że tak powiem, to nieistotne. Mam teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Muszę bronić przed mysim królem tych, którzy ocaleli. Może wy też powinniście poszukać księżniczki? Nie mam czasu na szukanie cukrowej solniczki czy czegoś tam. Księżniczki? To tylko wytwór czyjejś wyobraźni. Zaczekaj, majorze. Mogą mówić prawdę. Słyszałem, jak kiedyś król opowiadał Erykowi o księżniczce. Król wierzył w jej magiczną moc. Może dzięki niej pokonamy mysz. A czy wiecie, gdzie ona jest? Księżniczka jest na wyspie, na Morzu Sztormów. O, do licha. No, dobrze, poszukamy tej waszej cukrowej księżniczki. Ale ja będę dowodził ekspedycją. Oczywiście. Czy wiesz, co się stało z księciem Erykiem? To mysi król go zniszczył.